Witamy Państwa bardzo serdecznie na pierwszej gali, która inauguruje ogólnopolski konkurs Perły Tańca. Klaudia Carlos i Grzegorz Miśtal. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, gdzie od wieków sztuka tańca ma swoje stałe miejsce jako uosobienie wspaniałych, naczelnych wartości, prawdy, dobra i piękna. Odzwierciedla się w działalności twórczej tancerzy, choreografów, publicystów, teoretyków tańca i pedagogów. Witamy bardzo serdecznie dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, panią Lidię Skrzyniarz. Witamy dyrektora Polskiego Baletu Narodowego, pana Krzysztofa Pastora. Witamy pana Krzysztofa Płatka, dyrektora administracyjnego Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Witamy zastępcę dyrektora Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, panią Małgorzatę Naimską. Witamy starszą wizytator Agnieszkę Witomską z Centrum Edukacji Artystycznej. Witamy serdecznie profesora doktora habilitowanego Sławka Adama Wróblewskiego, dziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Szanowni Państwo, pomysłodawczynią ogólnopolskiego konkursu Perły Tańca 2019 jest artystka, która tu, na tej scenie Teatru Wielkiego w Warszawie, święciła swoje największe sukcesy artystyczne. Niezapomniana Odetta Odylia w Jeziorze Łabędzim. To był słynny debiut 19-letniej baleriny. Mirta w Giselle, Kitry w Don Quixocie, Panna Julia, Egina w Spartakusie, Fedra. To tylko niektóre z kreacji baletowych tej wybitnej artystki. Po zakończonej pracy artystycznej na scenie pracowała jako pedagog, choreograf. Była dyrektorem artystycznym baletu w Operze w Gdańsku, Teatru Wielkiego w Łodzi, dyrektorem artystycznym szkoły baletowej w Warszawie i Bytomiu. Inicjowała i organizowała takie przedsięwzięcia jak Festival Dance of the World, pierwszy światowy kongres tańca w San Francisco. Jest pomysłodawczynią Międzynarodowego Konkursu Choreograficznego Młodych Tancerzy. Po 10 edycjach w 2018 roku została patronką tego konkursu. Utworzyła pierwszy w Polsce Wydział Tańca Współczesnego przy Szkole Baletowej imienia Ludmira Różyckiego w Bytomiu. W 2008 roku założyła Fundację Sztuki Tańca, której jest prezesem. Była pomysłodawczynią i realizatorką takich projektów jak Zatańcz i Ty. Pierwszy krok w tańcu, pierwszy krok w kulturę. Od baletu do street dance. Tak jest w malarstwie śladami Edgara Degas. Zorganizowała w tym zakresie 10 wystaw. Jest organizatorką spotkań ze sztuką tańca odbywających się w Międzynarodowy Dzień Tańca 29 kwietnia każdego roku w Instytucie Teatralnym w Warszawie. To pomysłodawczyni tablicy upamiętniającej pierwszy występ w 1816 roku 8-letniego Fryderyka Chopina w Pałacu Prezydenckim. Jest organizatorką wystawy Głuchoniewidomych w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. I wreszcie jest pomysłodawczynią i realizatorką odsłonięcia rzeźby w hołdzie polskim artystom baletu w 2016 roku przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej artysty rzeźbiarza Zbigniewa Stanucha. Kontynuacją tego projektu jest ogólnopolski konkurs Perły Tańca, gdzie główną nagrodą jest miniatura rzeźby w hołdzie polskim artystom baletu. Zapraszamy artystkę niezwykłą, panią Bożenę Kociołkowską. Dobry wieczór Państwu. Ja oczywiście nie będę tak pięknie Państwu opowiadała, jak znakomita tutaj pani redaktor, ale postaram się. Dobry wieczór Państwu. To wielki zaszczyt dla nas, że zechcieliście Państwo dzisiejszy wieczór spędzić ze sztuką tańca i prześledzić z nami ostatnie kroki nominowanych artystów do Nagrody Perły Tańca 2019 polskiego Oscara.
Inicjatywa ta ma na celu docenić osiągnięcia i talenty ludzi tej sztuki w Polsce. Wybaczcie, że muszę tutaj kilku osobom podziękować, którzy tak znacznie przyczynili się do tego, abyśmy mogli to zrealizować. Dziękuję wszystkim tym, którzy dostrzegli potrzebę powstania ogólnopolskiego konkursu Perły Tańca, a przede wszystkim dziękuję dyrekcji Instytutu Muzyki i Tańca, panu dyrektorowi Maksymilianowi Bylickiemu i niestrudzonej jego zastępczyni, pani Aleksandry Dziurosz, że zechcieli włączyć konkurs Perły Tańca w bardzo bogatą ofertę działań Instytutu na rzecz rozwoju sztuki tańca w Polsce, próbując spiąć tę taneczną Polskę poprzez różne inicjatywy i projekty. Dziękuję za to, że zechcieli zostać współorganizatorem wraz z Fundacją Sztuki Tańca tego konkursu, ale lista podziękowań jeszcze trwa. Nie byłaby pełna, gdyby w tym projekcie nie wspomógł nas niezastąpiony nasz partner, Teatr Wielki, Opera Narodowa i jej dyrekcja, pan dyrektor Waldemar Dąbrowski, pan dyrektor administracyjny, pan Krzysztof Płatek oraz wielu, wielu wspaniałych ludzi teatru, którzy przyczynili się, aby dzisiejsza gala mogła się odbyć. No, witam serdecznie również, który gości na sali, pana Zbigniewa Stanucha, rzeźbiarza rzeźby w hołdzie polskim artystom baletu, odsłoniętej przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej w 2016 roku. Miniatura rzeźby jest nagrodą konkursu. Oto one. Oczywiście będą i nagrody bardziej wyraziste, czyli finansowe, które ufundował Instytut Muzyki i Tańca. To nie jest też bez znaczenia. Proszę Państwa, specjalne podziękowania pozwólcie, że skieruję do obecnych na sali naszych sponsorów tej pierwszej wspaniałej rzeźby, która powstała 2 lata temu, czyli prezesów Mazurka's Travel, panu Andrzejowi Bartkowskiemu i panu Andrzejowi Hulewiczowi. Ogromne brawa im się należą. Parę słów o konkursach. Pierwszy ogólnopolski konkurs tańca odbył się w 1959 roku. Brali w nim udział zawodowi tancerze do 30 lat w kategorii soliści i duety. Drugi ogólnopolski konkurs tańca scenicznego odbył się w 1961 roku. Potem już więcej konkursów na poziomie zawodowym nie było. Są tylko na poziomie szkół średnich. I tak najstarszy konkurs odbywa się w Gdańsku. Konkurs nosi imię znakomitego naszego tancerza Wojciecha Wiesiołowskiego. W Szczecinie konkurs nazywa się Najlepszy Absolwent, gdzie uczniowie kończący szkołę tam wyjeżdżają, zdobywają laury, a więc zanim wchodzą na scenę, proszę zobaczyć, ile już mają okazji, aby pokazać swoje talenty. Mało, żeby te talenty zostały zauważone i nagrodzone. Potem jest konkurs choreograficzny międzynarodowy w Bytomiu. Odbyła się już jego 10. edycja. Proszę Państwa, po 57 latach, już w czasach transformacji, w stulecie niepodległości Polski w 2019 roku został powołany, tak jak wspomniałam, przez Instytut Muzyki i Tańca wraz z Fundacją Sztuki Tańca konkurs ogólnopolski Perły Tańca. Konkurs jest pod honorowym patronatem wicepremiera Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana profesora Piotra Glińskiego. Konkurs odbywa się w 6 kategoriach. Jeśli Państwo zechcecie przeczytać nasz program, tam opisaliśmy, dlaczego wybraliśmy wspaniałych twórców, artystów polskiej historii baletu, aby byli wzorem dla młodzieży. Proszę Państwa, więc celem ogólnopolskiego konkursu Perły Tańca jest uhonorowanie wybitnych, zasłużonych dla polskiej sztuki tańca, twórców, artystów, choreografów, pedagogów, teoretyków, promotorów tańca. Przez ostatnie 30 lat
tak bardzo rozwinęła się dziedzina sztuki tańca, tak dużo powstało różnych dziedzin, do których młodzi ludzie, no, w których młodzi ludzie uczestniczą, więc bardzo poszerzyło na się spektrum sztuki tańca w Polsce, od akademickiego tańca klasycznego poprzez wspaniałe działania w tańcu współczesnym. Proszę Państwa, chciałabym przede wszystkim przedstawić kapitułę, bo kapituła nasza składa się z wybitnych osobistości również życia baletowego, może tanecznego, powiem, bo to jest szersze pojęcie w Polsce. A więc chcę przedstawić najpierw panią dyrektor Aleksandrę Dziurosz, dyrektora konkursu i zastępcę dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca. Pana Jacka Łumińskiego, twórcę i byłego dziekana Wydziału Teatru Tańca oraz Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu. Pani Liliana Kowalska, były dyrektor artystyczny Baletu Teatru Wielkiego w Łodzi w Poznaniu oraz dyrektor Szkoły Baletowej imienia Olgi Sławskiej w Poznaniu. Pani Edyta Kozak, twórczyni i prezes Fundacji Ciało i Umysł, które od wielu, wielu lat prezentuje nam osiągnięcia w sztuce tańca współczesnego. Pan dyrektor Wojciech Kępczyński, wreszcie dyrektor Teatru Roma. I pani Barbara Schabowska-Miszenda, dyrektor Telewizji Polskiej, Polskiej Telewizji Kultura. No i moja skromna osoba jako przewodnicząca, ale co i jak, to na pewno Państwo przeczytacie w dalszych informacjach. Proszę Państwa, i jeszcze korzystając, że jestem przy głosie, bo za chwilę mi go odbiorą, przeczytam tylko, co jest celem naszego ogólnopolskiego konkursu Perły Tańca. Celem jest uhonorowanie wybitnych, zasłużonych dla polskiej sztuki tańca, twórców, artystów, choreografów, pedagogów, teoretyków tańca i wreszcie promotorów, dziennikarzy, a także popularyzowanie i wspieranie młodych talentów oraz integracja środowiska działającego w sferze sztuki tańca. Łatwiej jest tańczyć, pani redaktor, niż trochę przemawiać, więc proszę mi wybaczyć. I jeszcze jedna już ostatnia myśl. Korzystając z obecności mecenasów sztuki na naszym dzisiejszym przedstawieniu, na naszym dzisiejszym spotkaniu, zwracam się z ogromną prośbą. Kochajcie sztukę, wspierajcie sztukę tańca, bo sztuka wzbogaca człowieczeństwo. Dziękuję bardzo. Tak jak to już zostało powiedziane, dyrektorem konkursu jest pani Aleksandra Dziurosz, zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, tancerka i choreografka, nauczycielka tańca współczesnego, ruchu scenicznego i improwizacji, doktor habilitowana sztuki w zakresie tańca, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, pomysłodawczyni i dyrektor Warszawskiego Teatru Tańca, dyrektor Warsaw Dance Days, Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego, kierownik artystyczna Chopin University Dance Company. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej imienia Ludomira Różyckiego w Bytomiu, pedagogiki baletu na Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Jako tancerka, pedagog tańca i choreografka występowała, uczyła i prezentowała swoje prace w Polsce i za granicą. Stypendystka Fundacji Balet ze Szczecina, Fundacji imienia Pokusów z Krakowa, trzykrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dwukrotna stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendystka Konferencji Rektorów Szwajcarskich. Laureatka Nagrody Choreograficznej dyrektora Polskiego Teatru Tańca Ewy Wycichowskiej, uhonorowana Nagrodą Grupową rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pierwszego stopnia oraz dwukrotnie Nagrodą Indywidualną drugiego stopnia. Aleksandra Dziurosz, bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, wspaniali nominowani, dostojna kapituło, drodzy goście.
Pragnę w imieniu Instytutu Muzyki i Tańca bardzo serdecznie powitać wszystkich obecnych na gali wręczenia nagród pierwszego ogólnopolskiego konkursu Perły Tańca. Jestem niezwykle wzruszona tą chwilą. Odnoszę wrażenie, że na taki konkurs całe środowisko sztuki tańca czekało od dawna. Jak już pani prezes Bożena Kociołkowska, nasza przewodnicząca i inicjatorka konkursu powiedziała, konkurs jest przeznaczony i dedykowany całemu środowisku sztuki tańca. Pragniemy uhonorować wybitnych i zasłużonych dla polskiego dziedzictwa osobowości sztuki tańca, ale także popularyzować i wspierać młode talenty, integrować środowisko działające w tej wspaniałej sztuce. Perły tańca to również okazja do wyróżnienia najlepszych spektakli tanecznych powstałych w ostatnim czasie w Polsce. Istotnym jest również to, że nagrodom, które przyznamy w 6 kategoriach, nadano imiona wielkich twórców sztuki tańca w Polsce. Spośród ponad 50 kandydatów kapituła konkursu wybrała 16 laureatów. W kapitule konkursu znaleźli się zasłużeni, jak Państwo widzicie, artyści i promotorzy polskiej sztuki. Chciałabym przede wszystkim wypowiedzieć to, co chciałabym wypowiedzieć w imieniu dyrekcji Instytutu Muzyki i Tańca, ale myślę, że też w imieniu całego środowiska naszej dziedziny sztuki. Gala Pereł Tańca nie mogłaby się odbyć bez jednej osoby. Gdyby nie ogromne zaangażowanie i determinacja pani Bożeny Kociołkowskiej, ten moment nie miałby miejsca. Chciałabym pani Bożeno, pani gorąco z tego miejsca podziękować za pani trud, ciągłą determinację, niestrudzoną siłę i pracę, jaką pani wykonuje dla nas wszystkich, dla wszystkich pokoleń przyszłych. Nie wiem, jak mocno mogłabym panią teraz przytulić, ale chciałabym to zrobić. Moje podziękowania za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości przekazuję dla wszystkich pracowników oraz dyrekcji Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Gorąco dziękuję również za wsparcie dyrekcji Centrum Edukacji Artystycznej, prezesowi zarządu i zarządowi Telewizji Polskiej. Również kładę podziękowania na ręce dyrekcji Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie za pomoc i wsparcie, jak również panu Łukaszowi Gruzielowi, który nam towarzyszy tutaj podczas tej gali i nas wspiera. Szczególne podziękowania za niestrudzoną pracę kieruję do pracowników Instytutu Muzyki i Tańca, do pani Karoliny Bilskiej, pani Magdaleny Jóźwik, pani Aleksandry Klajernok, pani Małgorzaty Kołcz oraz dla pana Mateusza Kajmy. Ślicznie się kłaniam również pani Klaudii Carlos oraz panu Grzegorzowi Mistalowi w podziękowaniu za przyjęcie zaproszenia do poprowadzenia tej wspaniałej uroczystości. Ogromnym wyróżnieniem jest dla nas fakt, że cały konkurs został objęty patronem honorowym ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana profesora Piotra Glińskiego, za co jestem niezmiernie wdzięczna. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszej uroczystości najważniejsi są wszyscy, którzy zostali zgłoszeni oraz nominowani w konkursie. To zasłużeni i wybitni artyści, pedagodzy, chorolodzy, ludzie tańca. To dzięki Wam sztuka tańca nieustannie się rozwija i zmienia, stając się wizytówką polskiej kultury. Taniec w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Jego twórcy i wykonawcy nieustannie doskonalą swój warsztat, kształcą się i osiągają sukcesy, czego dowodem są między innymi dzisiejsze nagrody oraz Państwa tutaj obecność. Niezwykle cieszy mnie również liczne Państwa przybycie na dzisiejszą galę. Duże zainteresowanie samym konkursem zaświadcza o ogromnym znaczeniu tańca dla polskiego społeczeństwa. Wierzę, że dzisiejsza gala zapisze się w kartach polskiej historii tańca i stanie się wydarzeniem cyklicznym, które każdego roku nagradzać będzie zasłużonych dla tej wspaniałej, jedynej i niezależnej dziedziny sztuki.
Taniec jest bowiem dziedziną różnorodną i wielobarwną, a jej twórcy i wykonawcy powinni być uhonorowani za swoje zasługi znaczące dla polskiej kultury. Niech żyje taniec i wszyscy ci, którzy działają na jego rozwój. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, pierwszy ogólnopolski konkurs Perły Tańca ogłaszam za otwarty. A zatem rozpoczynamy ceremonię wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie Perły Tańca 2019. Oto nominowani do nagrody imienia Olgi Sawickiej dla utalentowanej młodzieży kształcącej się obecnie w dziedzinie tańca. Nominacje do nagrody imienia Olgi Sawickiej. Paulina Bidzińska, tancerka. Absolwentka ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Studentka drugiego roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na specjalności pedagogika baletowa. Od sezonu 2017-2018 tancerka Polskiego Baletu Narodowego. Laureatka konkursu Eurowizji dla młodych tancerzy w 2017 roku, konkursu Młody Tancerz Roku 2017 oraz pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie tańca imienia Wojciecha Wiesiołowskiego w Gdańsku w 2017 roku. Zofia Dzedzej, uczennica klasy 9 ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Romana Turczynowicza w Warszawie. Czterokrotnie nagradzana stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne. Dwukrotnie zajęła pierwsze miejsce na ogólnopolskim konkursie tańca w Gdańsku. Trzykrotnie została finalistką konkursu baletowego w Seulu. Zajęła także drugie miejsce na konkursie w Rydze. Występowała w wielu teatrach, w tym Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie, gdzie tańczyła razem z zespołem baletowym. W trakcie wakacji uczestniczyła w zagranicznych warsztatach baletowych. Współpracowała z takimi choreografami jak Robert Bondara czy Henryk Konwiński. Szymon Pacholec, absolwent ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu, tancerz w Kieleckim Teatrze Tańca. W 2015 roku został finalistą polskich eliminacji do konkursu Eurowizji dla młodych tancerzy, gdzie został nagrodzony stypendium. W 2016 roku otrzymał specjalne wyróżnienie za wykonanie choreografii na Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym w Bytomiu. W 2018 roku został finalistą Grand Prix de Paris, reprezentując Polskę w kategorii tańca współczesnego oraz finalistą konkursu dla absolwentów szkół baletowych Złote Puenty w Szczecinie. Zapraszamy zatem nominowanych Paulina Bidzińska, Zofia Dzedzej, Szymon Pacholec. Zapraszamy. Proszę. Zapraszamy Państwa. Proszę na środek, tak, podejść, bardzo proszę. Tak. Osoby nominowane otrzymują dyplomy, a zwycięzca kategorii otrzymuje miniaturę rzeźby w hołdzie polskim artystom baletu autorstwa Zbigniewa Stanucha oraz nagrodę finansową. Dyplomy wręczą panie Bożena Kociołkowska i Aleksandra Dziurosz. Szymon Pacholec. I Paulina Bidzińska.
Nagrodę dla zwycięzcy w tej kategorii wręczy członek kapituły Edyta Kozak, prezes Fundacji Ciało Umysł. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Zobaczmy, do kogo dziś szczęście się uśmiechnęło. Nagroda imienia Olgi Sawickiej dla utalentowanych młodych tancerzy w wieku 16-20 lat. Dla pani Pauliny Bidzińskiej. Paulina Bidzińska. Artystka Polskiego Baletu Narodowego, studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Nagroda imienia Olgi Sawickiej. Pani Paulino, prosimy o zabranie głosu. Chciałam bardzo serdecznie podziękować. Jestem bardzo zaszczycona tą nagrodą i jest mi niezmiernie miło. Bardzo, bardzo dziękuję. Gratulujemy serdecznie. Proszę Państwa, poza regulaminową nagrodę specjalną dla utalentowanej młodzieży w wieku od 16 do 20 roku życia przyznał dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej dr Zdzisław Bujanowski. Bardzo gorąco zapraszam panią Agnieszkę Witomską. Proszę o odczytanie nazwisk laureatów w tej kategorii. Nagroda specjalna Centrum Edukacji Artystycznej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pierwszy dyplom i nagroda specjalna dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej otrzymuje Amelia Małysz. Amelia Małysz. Szanowni Państwo, a nagrody odbierać będą dyrektorzy ogólnokształcących szkół baletowych. Bardzo gorąco zapraszam dyrektora szkoły baletowej. Pan Mirosław Różalski, Szkoła Baletowa Poznań. Panie dyrektorze, czy parę słów? Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim, zanim podziękuję, to ja chciałbym dołączyć się do wszystkich ciepłych słów, które dzisiaj usłyszeli pomysłodawcy pereł. Pani Bożena Kociołkowska, Instytut Muzyki i Tańca. Serdecznie gratulujemy. Wspaniały krok we właściwym kierunku. Życzymy perłom długiego życia na chwałę Polskiego Baletu. Jednocześnie chciałem wszystkim nominowanym, no i później nagrodzonym pogratulować, a mogę tylko powiedzieć, że Amelia powinna tutaj być z nami, a przyjechaliśmy z panią dyrektor Frąckowiak, ale tylko dlatego, że daliśmy jej 2 dni czasu na podleczenie się, ona jest po dyplomie, więc bardzo ciężki okres, za 2 dni jedzie do Gdańska, potem przyjeżdża, jedzie do Szczecina, potem przyjeżdża, ma koncert dyplomowy, potem kilka dni na maturę, potem jedziemy do Chin z występami, a kończymy chyba w Japonii, a więc przed nią jest ogromny, ciężki okres i te 2 dni na podleczenie się, to jest właśnie to, czego ona od nas oczekiwała. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję wszystkim. Dziękuję bardzo. Mirosław Różalski, ogólnokształcąca Szkoła Baletowa Poznań. Drugi dyplom wędruje do Bartłomieja Malarza, uczeń ogólnokształcącej Szkoły Baletowej imienia Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Zapraszam panią dyrektor, panią Elżbietę Mendakiewicz, ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu. Serdeczne gratulacje. Serdecznie gratulacje. Chciałabym serdecznie podziękować w imieniu Bartka Malarza za uhonorowanie jego talentu, kapitule. Pomysłodawczyni, tutaj szczególne podziękowania dla pani dyrektor Bożeny Kociołkowskiej, z którą nasza szkoła jest mocno związana.
I przede wszystkim też korzystając z tej sytuacji, chciałam wyrazić ogromną radość z tego, że wśród nominowanych znajdują się bytomianie. Jest to naprawdę przepiękna sprawa. Wszystkim perłom wiele sukcesów scenicznych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Poproszę o ogłoszenie trzeciego nazwiska ucznia. Trzecia uczennica to Zofia Dzedzej, uczennica ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Romana Turczynowicza w Warszawie. Zapraszam bardzo serdecznie panią dyrektor, panią Adriannę Schmidt, ogólnokształcąca szkoła baletowa w Warszawie. Drodzy Państwo, szanowna kapituło, pani prezes, myślę, że to wielka chwila. Pierwszy konkurs poświęcony tancerzom. Wszyscy na ten konkurs czekaliśmy i ja jestem szczególnie wzruszona i dumna z tego, że mogę odebrać dyplom w imieniu swojej dyplomantki tegorocznej. Gdybym miała ją scharakteryzować w krótkich słowach, powiedziałabym zanurzona w tańcu. Obserwując jej artystyczne zmagania i sukcesy, zrodziła się we mnie taka refleksja. Gdyby ludzie mniej mówili, a więcej okazywali swoje emocje przez taniec, świat może stałby się lepszy. Z tym pytaniem Państwa zostawiam. Dziękujemy bardzo. Pani Adrianna Schmidt. Dziękujemy bardzo. Przed nami kolejna kategoria, nagroda imienia Konrada Drzewieckiego za najlepszy debiut taneczny na scenach zawodowych teatrów operowo-baletowych i samodzielnych zespołów artystycznych. Nominacje do nagrody imienia Konrada Drzewieckiego. Alicja Bajorek, absolwentka ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Ludomira Różyckiego w Bytomiu, tancerka Teatru Wielkiego w Łodzi. W 2018 roku ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku taniec w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W latach 2015-2018 wykonała m.in. takie partie solowe jak Wybranka w Święcie Wiosny w choreografii Marty Graham, Klara w Dziadku do Orzechów w choreografii Giorgia Madi, Amorek w Don Quixocie w choreografii Aleksandra Polubencewa na podstawie Mariusza Petipy i Aleksandra Gorskiego, Królewna Śnieżka w Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach w choreografii Witolda Borkowskiego. Anna Czeszejko, koryfejka Polskiego Baletu Narodowego, absolwentka ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Janiny Jarzynówny Sobczak w Gdańsku. Do Polskiego Baletu Narodowego dołączyła w sezonie 2010-2011, bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Od tamtej pory tańczy we wszystkich spektaklach z repertuaru zespołu, między innymi w baletach Krzysztofa Pastora, takich jak Kasanowa w Warszawie czy Burza. W sezonie 2016-2017 wystąpiła w partiach solistycznych w Chopinianie Michaiła Fokina oraz w Chromie Wayne'a McGregora. Jednak jej debiutem w partii pierwszoplanowej była podwójna rola księżniczki Alix i Odetty w Jeziorze Łabędzim w choreografii Krzysztofa Pastora z białym aktem w wersji Lwa Iwanowa. Michalina Drozdowska, absolwentka ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Po ukończeniu szkoły w roku 2017 została zaangażowana do zespołu baletu Opery Śląskiej. Jako uczennica szkoły brała udział w wielu konkursach baletowych w Polsce oraz w konkursie Tanz Olimp w Berlinie, a także uczestniczyła w spektaklach baletowych Opery Śląskiej. Na deskach bytomskiego teatru zadebiutowała w partii Klary w Dziadku do Orzechów w reżyserii i choreografii Henryka Konwińskiego oraz w dwóch partiach Zobejdy w Szeherezadzie i tytułowej roli w Medei w reżyserii i choreografii Roberta Bondary w 2018 roku.
Zapraszamy nominowanych. Alicja Bajorek, Anna Czeszejko, Michalina Drozdowska. Zapraszamy na środek sceny. Dyplomy nominowanym wręczą pani Bożena Kociołkowska i pani Aleksandra Dziurosz. Dyplomy przyznane, a nagrodę w tej kategorii wręczy członek kapituły, pan Wojciech Kępczyński, dyrektor Teatru Roma. Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że uda mi się otworzyć, o tak. Nagroda imienia Konrada Drzewieckiego za najlepszy debiut taneczny dla pani Alicji Bajorek. Wielkie brawa, gratulacje. I gratuluję paniom bardzo serdecznie, bo naprawdę wybór był bardzo trudny. Dziękujemy bardzo. Pani Alicjo, proszę o zabranie głosu. Chciałabym podziękować szanownej kapitule za przyznanie nagrody. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie i na pewno da mi to wiele motywacji do dalszej pracy, bo wiadomo, że debiut jest dopiero początkiem kariery i mam nadzieję, że ta moja kariera potrwa jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy jeszcze raz, gratulujemy. Szanowni Państwo, ja muszę dodać, bo Alicja Bajorek jest studentką studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na specjalności pedagogika baletowa. Także wielka radość. Kolejna, proszę Państwa, kategoria to nagroda imienia Barbary Bittner-Równy za wybitną kreację sceniczną w spektaklu. Nominacje do nagrody imienia Barbary Bittner-Równy. Artur Grabarczyk, tancerz, choreograf, absolwent ogólnokształcącej szkoły baletowej w Gdańsku oraz Northern School of Contemporary Dance. Były tancerz Scottish Dance Theatre i Bałtyckiego Teatru Tańca. Autor spektakli, m.in. RM Rapid Eye Movement, Sick, Eight Chapters, druga strona, Raffier. Występuje i uczy na całym świecie. Współpracował z tak wybitnymi choreografami jak m.in. Damien Jalet, Sharon Eyo, Anton Laszki, Jo Stromgren, Flair Duncan. Obecnie pracuje z Teatrem Tańca Zawirowania, Formatem Zero, Fundacją Polka Dot oraz Warszawską Operą Kameralną. Prezes Grab Art Foundation, założyciel i główny choreograf zespołu Hard Company. Jest stypendystą ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Anna Nowak, tancerka, choreograf, magister sztuki. Przez 6 lat tancerka baletu Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, następnie tancerka Company Wayne McGregor w Londynie. W latach 2008-2016 brała udział we wszystkich kreacjach artystycznych zespołu, tańcząc na najbardziej prestiżowych scenach świata, w tym w USA, Kanadzie, Meksyku, Australii, krajach Azji i w większości krajów europejskich. Brała udział w wielu filmach, zarówno dokumentalnych, jak i artystycznych, instalacjach sztuki i różnorodnych projektach artystycznych. W ostatnim sezonie pracy tańczyła ponad 40 razy w spektaklu Atomos na najważniejszych scenach na świecie. Krzysztof Szabo,
solista Polskiego Baletu Narodowego. Absolwent ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Romana Turczynowicza w Warszawie, którą ukończył w 2013 roku, zdobywając wcześniej pierwszą nagrodę drugiego międzynarodowego konkursu choreografii w Kijowie, drugą nagrodę 18. ogólnopolskiego konkursu tańca w Gdańsku i tytuł najlepszego absolwenta szkół baletowych w Polsce. Był też reprezentantem Polski na konkursie Eurowizji dla młodych tancerzy w Gdańsku w roku 2013. W Polskim Balecie Narodowym, z którym związał się bezpośrednio po ukończeniu szkoły, zatańczył m.in. solo w Moving Rooms, Lizandra w Śnie nocy letniej, Espadę w Don Quixocie, Hortensia w Poskromieniu złośnicy, Ariela i Prospera w Burzy. W 2017 roku osiągnął pozycję solisty, a rok później wystąpił w roli Armanda Divala w Damie Kameliowej w choreografii Johna Neumayera oraz Tchnienia w I przejdą deszcze w choreografii Krzysztofa Pastora. Zapraszamy nominowanych Artur Grabarczyk, Anna Nowak, Krzysztof Sabo. Dyplom nominowanym wręczą pani Bożena Kociołkowska i pani Aleksandra Dziurosz. Nagrodę w tej kategorii wręczy pani Liliana Kowalska, była dyrektor artystyczna Baletu Teatru Wielkiego w Łodzi i Poznaniu, wieloletnia dyrektor artystyczna Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu. Dobry wieczór Państwu. Ogromną radością i przyjemnością odczytam Państwu nazwisko laureata, a jest nim nagroda imienia Barbary Wittner-Równy za wybitną kreację sceniczną dla pana Krzysztofa Szabo. Cóż, chciałbym tylko niezmiernie podziękować i wyrazić wielką wdzięczność wszystkim, dzięki którym jest możliwe to, że tańczę. I nie będę nikogo wymieniać, bo na pewno wszystkich wiele osób można pominąć, ale chcę tylko powiedzieć, że jestem niezmiernie wdzięczny, że mogę robić to, czym właśnie się zajmuję. Dziękuję. Krzysztof Szabo. Wielkie gratulacje. Przed nami kolejna nagroda. Nagroda imienia Janiny Jarzynówny Sobczak, przyznawana wybitnym pedagogom, dziennikarzom, teoretykom i promotorom tańca. Nominacje do nagrody imienia Janiny Jarzynówny Sobczak. Wiesław Dudek, tancerz, pedagog, choreograf. Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej imienia Feliksa Parnella w Łodzi. W latach 1996-1997 związany z Teatrem Wielkim, Operą Narodową.
od roku 1997 pierwszy solista Teatru Wielkiego w Łodzi. W latach 2000-2003 tancerz w Stuttgart Ballet, gdzie uzyskał dyplom pedagoga tańca. Od 2003 roku solista w Staatsballet Berlin, a od 2005 roku pierwszy solista. Na jego dorobek sceniczny składają się partie solistyczne w baletach wybitnych choreografów, m.in. Maurice'a Béjarta, Johna Neumayera, Kenneta Macmillana, Johna Kranko. Od 2014 roku pedagog Węgierskiej Akademii Tańca i Opery w Budapeszcie. Juror międzynarodowych i krajowych konkursów baletowych. Twórca choreografii Gute Fahrt, PS, Back to You. Obecnie mieszka i pracuje w Japonii. Współpracuje z Instytutem Polskim w Tokio, reprezentując i promując Polskę nie tylko w dziedzinie kultury. Jest pomysłodawcą i reżyserem polsko-japońskiego projektu Młody Duch Tańca. Jagoda Ignaczak. Filolog polski, teatrolog, historyk tańca. Absolwentka filologii polskiej i podyplomowych studiów wiedzy o teatrze, filmie i telewizji na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów menedżerów kultury na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1987-1997 starszy asystent w Zakładzie Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1989-2016 kierownik literacki, dramaturg i rzecznik prasowy Polskiego Teatru Tańca. Od 1994 do 2016 roku konsultant programowy Dancing Poznań. Jeden z inicjatorów podyplomowych studiów teorii tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, z którym współpracuje od 2000 roku. Wykładowca na kierunku Taniec Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Wieloletni recenzent Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotu Wiedza o tańcu. Autorka licznych tekstów o tańcu oraz książki Istnienie grać. Portret Ewy Wycichowskiej. Beata Książkiewicz. Profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Doktor habilitowany w dziedzinie sztuki muzycznej. Pedagog, choreograf, a od 1996 roku wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na kierunku taniec, specjalność pedagogika baletowa. W latach 1981-1997 pedagog w ogólnokształcącej szkole baletowej imienia Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Założycielka, dyrektor i pedagog działającej od 1997 roku Szkoły Tańca i Baletu Fouetté, a także powstałej w 2016 roku niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu. Pomysłodawca i współorganizator International Young Dancers Festival, juror Międzynarodowego Konkursu Baletowego Złote Puenty oraz Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce. Autorka książki Spektakl baletowy dla dzieci – Proces twórczy. Zapraszamy nominowanych Wiesław Dudek, Jagoda Ignaczak, Beata Książkiewicz. Panią Bożenę Kociołkowską i panią Aleksandrę Dziurosz prosimy o wręczenie dyplomów. Nazwisko zwycięzcy w tej kategorii ogłosi pan Jacek Łumiński, tancerz, choreograf, założyciel Śląskiego Teatru Tańca. Dobry wieczór. Nagrodę imienia, przepraszam, Janiny Jarzynówny-Sobczak dla wybitnych pedagogów, dziennikarzy, teoretyków i promotorów tańca
otrzymuje pani Jadwiga Ignaczak. Przepraszam, tak? Jadwiga. Gratuluję. Prosimy laureatkę o kilka słów. Szanowni Państwo, ja jestem chyba rzeczywiście jedynym teoretykiem wśród wszystkich nominowanych. Jestem jedyną osobą, która zwykle jest po drugiej stronie sceny. I jeżeli uczestniczy w procesie przygotowania spektaklu, to do momentu, kiedy on osiąga premierę. Tym większy zaszczyt dla mnie znaleźć się w gronie tak wspaniałych artystów, których od zawsze podziwiam, z którymi współpracuję, którzy są inspiracją dla mojego życia. Życia, które od lat 51 związane jest ze sztuką tańca. Dlaczego 51? Miałam 9 lat, kiedy po raz pierwszy poszłam na spektakl baletowy i tak już zostało. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przed nami piąta kategoria. Nagroda imienia Bronisławy Niżyńskiej za najlepszy spektakl. Nominacje do nagrody imienia Bronisławy Niżyńskiej. Bataj i świt nowych dni. Spektakl Anny Godowskiej i Sławomira Krawczyńskiego. Podstawą realizacji projektu były wybrane teksty Georges'a Bataille'a, stanowiące przedmiot wielokierunkowej pracy badawczej. Twórcy zastosowali swoją autorską metodę pracy ze snami i nieświadomością, rozwijaną od 2005 roku w ramach projektu Taniec śniącego ciała. Georges Bataille, francuski pisarz, filozof, kontestator współczesnej kultury, rzuca wyzwanie. Jego paradoksalna filozofia milczącym gestem wskazuje na taniec, który staje się próbą suwerenności, wyrażając namacalnie i bez słów niezwykły dramatyzm jego myśli z głównym pytaniem: czy możemy stać się na nowo? Premiera spektaklu odbyła się 29 maja 2016 roku w Starym Browarze w Poznaniu w ramach programu performatywnego prowadzonego przez Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk. Karnawał zwierząt do muzyki Camilla Saint-Saensa w choreografii Anny Hop. To spektakl dla widzów młodszych i starszych. Druga familijna premiera Opery Wrocławskiej w sezonie 2016-2017. Z jednej strony muzycznie przedstawia zwierzęta znane nam z codziennego życia i dalekich podróży, z drugiej w płaszczyźnie choreograficznej przybliża najmłodszym tajniki sztuki baletowej. Adresowany zarówno do miłośników fauny, jak i amatorów tańca. Prapremiera spektaklu odbyła się 16 maja 2017 roku w Operze Wrocławskiej. Świtezianka do muzyki Eugeniusza Morawskiego w choreografii Roberta Bondary. Swoją inspirację czerpie z mickiewiczowskiej ballady, by po latach zapomnienia przedstawić ją wedle współczesnych wyobrażeń. Jak mówił choreograf, zasadniczą różnicą jest złagodzenie nadprzyrodzonej atmosfery, tak by fabuła, nie tracąc nic ze swojej tajemniczości i zagadkowego nastroju, dawała również możliwość racjonalnego uzasadnienia. W spektaklu pojawiają się takie tematy jak wzniosła miłość, zazdrość, manipulacja i podstęp, pożądanie i zdrada, wina i kara, których nie sposób jednoznacznie ocenić. Rozbudowana psychologia postaci, szczególnie na poziomie relacji między kobietami, przypomina takie prace Bondary, jak chociażby Persona z 2011 roku, czy Nevermore z roku 2014. Premiera spektaklu odbyła się 10 listopada 2017 roku w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie. Zapraszamy nominowanych: Anna Godowska i Sławomir Krawczyński, Anna Hop i Robert Bondara.
Dyplomy w tej kategorii wręczą pani Bożena Kociołkowska i Aleksandra Dziurosz. Nagrodę w tej kategorii zwycięzcę ogłosi pani Aleksandra Dziurosz. Mamy Oscary, mamy kopertę, odklejamy kopertę, jest napięcie, wszystko się zgadza. Szanowni Państwo, nagroda imienia Bronisławy Niżyńskiej za najlepszy polski spektakl taneczny wędruje na ręce spektaklu Karnawał Zwierząt w choreografii Anny Hop. Anna Hop. Dobry wieczór. Jestem niezwykle wzruszona. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo za kapitulę, za tę nagrodę. Jest to pierwsza nagroda moja za mój trzeci spektakl, więc jestem, no, niezwykły to jest dla mnie moment. Bardzo serdecznie dziękuję Szkole Baletowej pani Adriannie Szmyt i pani Jolancie Rybarskiej za to, że wpadły na pomysł, żeby mnie zgłosić z tym spektaklem na ten konkurs. Bardzo dziękuję za wszystkie szanse, które dostałam, żeby się rozwijać choreograficznie. Bardzo dziękuję Dyrekcji Teatru Wielkiego Opery Narodowej, panu Krzysztofowi Pastorowi przede wszystkim i dyrektorowi Dąbrowskiemu za wszystkie szanse, które dostałam, ponieważ tutaj na tej scenie zrealizowałam większość swoich spektakli, które pozwoliły mi jakoś dalej się rozwijać. Dziękuję wszystkim, którzy po drodze we mnie wierzyli, pozwolili mi realizować jakieś moje szalone pomysły. Przede wszystkim chciałam podziękować również współrealizatorom mojego spektaklu, czyli Małgorzacie Szabłowskiej i Katarzynie Roth, bez których ten spektakl by się nie udał, bo powstawał w szalonych warunkach. Także bardzo również serdecznie dziękuję Operze Wrocławskiej i tancerzom i wszystkim, którzy przyczynili się do tego. Mam nadzieję, że młodzi twórcy w Polsce będą mogli się dalej rozwijać i będą mieli coraz więcej szans. Dziękuję. Gratuluję wszystkim. Anna Hop, nagroda imienia Bronisławy Niżyńskiej za najlepszy spektakl. Szanowni Państwo, prezes Telewizji Polskiej, pan Jacek Kurski, przyznał nagrodę specjalną pani Ewie Wycichowskiej. Nagrodę wręczy pani Barbara Schabowska, dyrektor TVP Kultura. Powiem, że bardzo się cieszę, że Telewizja Polska jest obecna na tym konkursie od początku jego istnienia. Pani profesor, to jest dla pani szczególny rok, podwójny jubileusz. Ogromnie się cieszę, że ta nagroda trafia właśnie do pani. Bardzo jestem zaszczycona, dziękuję telewizji, która rejestrowała
i mam nadzieję będzie rejestrowała nadal to, co właśnie jest tą sztuką ulotną, ludzi, którzy no, tę ulotną sztukę zostawiają nam i czasem zostaje ona tylko na nagraniu. Teraz bardzo wiele jest digitalizacji, bo większość się zna niestety na tej taśmach beta i mam nadzieję, że no, to wszystko zostanie. Oprócz tego, że mamy autentycznych laureatów nominowanych, którzy nadal tworzą, mamy tych, którzy nie zostali zgłoszeni od kapituły, zaczynając od wspaniałych artystów i tych, których tutaj nie ma, może siedzą na widowni, a przede wszystkim właśnie tę nagrodę, jeśli można, właśnie od telewizji, chciałam dedykować tym wszystkim wielkim nieobecnym, którzy już nie są między nami, a którzy właśnie na tych taśmach być może jeszcze pozostaną długo. Między innymi takiemu tancerzowi jak Gerard Wilk. I właśnie na tę dzisiejszą uroczystość ubrałam taki frak, którego pierwszym nosicielem był Gerard Wilk. Także jemu dedykuję również tę nagrodę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ewa Wojciechowska. Raz jeszcze gratulujemy. Nagroda imienia Leona Wójcikowskiego za całokształt pracy artystycznej. Nominacja do nagrody imienia Leona Wójcikowskiego. Witold Zapała, mistrz choreografii, artysta, tancerz, pedagog i ikona Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Był uczniem Leona Wójcikowskiego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Instruktorów Artystycznych w Skolimowie. Za jego namową rozpoczął naukę w Szkole Baletowej w Warszawie, gdzie Leon Wójcikowski przygotował go do dyplomu. Witold Zapała został kontynuatorem idei i charakterystycznego stylu stworzonego przez Tadeusza Sygietyńskiego i Mirę Zimińską-Sygietyńską. Stworzył dla zespołu Mazowsze ponad 30 choreografii, które od dziesięcioleci nieustannie budzą zachwyt podczas koncertów w Polsce i na całym świecie. Jest również autorem choreografii m.in. dla Teatru Wielkiego w Warszawie, Teatru Polskiego w Warszawie oraz do wielu filmów. Zapraszamy na scenę piękną ozdobę tancerki z Mazowsza w cudownych strojach. Zapraszamy naszego szanownego jubilata. Proszę Państwa. Witold Zapała. Witold Zapała. Proszę Państwa. Szanowni Państwo, był niedawno jubileusz 70-lecia Mazowsza. Jerzy Waldorf powiedział, że Mazowsze to perła w koronie Rzeczpospolitej. A Gazeta de Lausanne napisała, jeśli takie jest oblicze Polski, to niech żyje Polska. Jest to dzieło Tadeusza Sygietyńskiego, Miry Zimińskiej i Witolda Zapały.
na to 70-lecie i my do tej korony polskiej dokładamy jeszcze jedną piękną perłę pana Witolda Zapałę. Jest ciężka, może panie pomogą. Pomożecie troszeczkę. No i przy okazji moją książkę. Piękny bukiet kwiatów. Kłaniamy ci się wspaniale za to, że tak cudnie propagujesz i propagowałeś tę polską kulturę, boż to są nasze korzenie. Taniec narodowy, taniec ludowy to polskie korzenie. Myślę, że trochę poprzedni okres nam tę cepeliadę jakoś oddalił od serc. Ale to są nasze korzenie, to jest nasza kultura, właśnie taniec ludowy i taniec narodowy. To jest kopalnia wiedzy i kopalnia wspaniałych, charakterystycznych dla Polaków gestów, tańców, wspomnień. Jeszcze raz bardzo ci gratulujemy za to, że tyle lat wytrwałeś w tej pięknej kulturze tańca ludowego i narodowego, choć mogłeś znakomicie zostać tancerzem jakiegoś teatru operowego. Pięknie ci się kłaniamy, wszystkiego najlepszego. Życzymy bardzo, bardzo dużo zdrowia. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie wiem, czy będę ze wzruszenia mógł powiedzieć. Lata muszę wspomnieć wielkiego naszego tancerza Leona Wójcikowskiego, który... Muszę zawdzięczać bardzo dużo, ale ja jeszcze mam cały sznur wspaniałych ludzi. Puchty Zimińska, Mierzejewska, Jadwiga. Pierwszych pedagogów. Kiedy do Warszawy przyjechałem, tu w tym miejscu były gruzy, ale była jednak szkoła baletowa. Dyrektorem był Żagielewicz, który jak mnie zobaczył, ja z dworca głównego na piechotę. Coś mnie pchało do stolicy, bo przyjechałem z małej wioski Kosta Rachowic, ale kochałem pieśń, kochałem kolor w strojach, w kostiumach, jaki widziałem, muzykę. Poznań odcisnął na mnie wielkie wrażenie, ponieważ tam na festiwalu zobaczyłem piękno naszych pieśni, kostiumów przede wszystkim. Zobaczyłem wspaniałych, poznałem wtedy Jadwiga Mierzejewska, która w Skolimowie, w Centralnym Ośrodku Instruktorów Artystycznych poprzez instruktora mojego Tadeusza Suchodolskiego w Starachowicach, kiedy byłem w gimnazjum, powiedział, tego chłopca warto uczyć. Dla mnie to była wielka, nie tylko podnieta, ale taka chęć, że urwałem się w nocy z buteleczką herbaty i na breku, jak to się mówiło, przyjechałem do Warszawy na piechotę w to miejsce, gdzie była szkoła baletowa. Stała taka koza, która grzała studentów, młodzież, przepraszam, ale to była jeszcze młodzież. I tych ludzi dyrektora Żagielewicza spotkałem w Skolimowie, ale w Skolimowie spotkałem Leona Wójcikowskiego, wielkiego tancerza Dąbrowskiego. A muszę wam, młodzi artyści, powiedzieć, że Dąbrowski Zygmunt i Teresa Dobrowolska to byli pierwsi, którzy założyli prywatną szkołę na Placu Zbawiciela. Tam prowadził lekcje tańca charakterystycznego nasz Leon Wójcikowski. Tam poznał naszą panią Marię Krzyszkowską, która była młodziutka dziewczynka. Słuchajcie, to wszystko się tak pięknie układało w moim życiu, że mimo, że z Kolim rozwiązali, Wójcikowski przyjął nas sześciu chłopców
do swojej klasy maturalnej, którą prowadził i nas dyplomował. Wtedy poznałem w następnej klasie panią Bożenę Kociołkowską. Panią Jaroń, panią Kowal, jeszcze innych, których nie będę wymieniał. Ale jest to rok 56. Przyjeżdża największy impresario amerykański Sol Jurok do Polski, który sprowadzał do Jagiellewa i znał się z Wójcikowskim. Przyszedł do naszej klasy, żeby go odwiedzić. Pan Zygadło grał, nam akompaniował. Po skończonej lekcji on mówi: Zapała, tam idź do rogu. Proszę po przekątnej, będę sizą zrobić. O, to widzieliście tutaj to na tym zdjęciu. Nawet rozdarty byłem trochę. I mówi do mnie tak: Wójcikowski, słuchaj, on przyjechał po Mazowsze. A gdzie ty idziesz? A ja mówię: nie wiem. Chciałbym do teatru, bo byłem w Skolimowie, ale mnie wezmą do wojska. A on mówi: pójdziesz do Mazowsza, Mira cię zwolni z wojska, ona cię nie weźmie do Ameryki, ale ja cię wezmę. Ponieważ on chciał wziąć solistów z nad Wisły, to była nasza Sawicka przepiękna, Bulder, pani Krzyszkowska, pani Liliana Wolska, Stasiu Szymański, nie wiem, czy już Cieślikówna przyszła z Wałbrzycha i jeszcze innych tam, paru bardzo dobrych solistów. I co się stało? Jego kolega Winter, który prowadził zajęcia klasyki w Mazowszu, przedstawił mnie Zimińskie i ja w Pałacu Kultury akurat na drugi czy trzeci dzień, nie wiem, był koncert w Mazowszu. On powiedział: a, taki, jakiś taki chudy, ale on podobno to dobrze skacze. No to wzięła mnie. I tak się stało, że mówi do mnie, jak ci, aha, żeby nie, Zimińska mówi do mnie: wiesz co, my jedziemy do Ameryki. Ale ja nie liczę, mówię, na żadną Amerykę. Po prostu chcę być, tak powiedziała. A ona mówi: bo w ministerstwie powiedziano, że pojedzie Śląsk, to dopiero dostanie Mazowsze. Trudno. Ale Mira miała znajomości bardzo na zachodzie, był impresario wielkie. I mówi: jedziemy do Monte Carlo, ale ja o tym nie wiedziałem. Ona mnie woła, mówi: jedziesz na zastępstwo. Słuchajcie, wrażenie, Monte Carlo, przepiękna zatoka, złote krany. Ja, kolega aż mnie strzelił w pysk, powiedział: zaczął. Proszę Państwa, tę piękną historię można by opowiadać i opowiadać i opowiadać. I Ty tak zostałeś 70 lat w tym zespole. Za to Ci bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, zapraszam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. I jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Wszystkiego najlepszego. Ja tylko jeszcze dopowiem, ponieważ wszystkich tych pedagogów ze szkoły we wszystkich naszych miastach i panią Wycichowską znam jako dziewczynkę, i ciebie jako mała, i wszystkich znam. To sympatyczne wspomnienia. I mam takie wspomnienia, chociaż nie miałem z nim cielesnych i żadnych styczności. Ale serce byłeś. Kochałem ich wszystkich i o wszystkich wiedziałem. Wojtkowi Lowskiemu woziłem maście tam z Leningradu, Bogostopy Bulawy. I tak wszystkich, i tą Klaudię, która tu stoi, z Poznania przyjechał.
strasznie dużo młodzieży, którą kochałem. A ponieważ ja kochałem i taniec, to znaczy kochałem, bo Mira powierzyła mi, jak słyszałem o tobie, to będziesz układał. I bardzo dużo kompozycji. Ale wierzcie mi, że te najmniejsze kompozycje, ale one tak w świecie zaiskrzyły i tak kochali Mazowsze, że naprawdę możemy być wszyscy dumni. I my ciebie też bardzo, bardzo kochamy w Witoldzie. Zapała. I tak, proszę państwa, pierwsza edycja... Przepraszam za nędzenie. Pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu Perły Tańca przechodzi do historii. Zapraszamy na środek wszystkich nominowanych, wszystkich nagrodzonych, całą kapitułę do wspólnego zdjęcia. Zapraszamy wszystkich państwa bardzo serdecznie na środek sceny. Śmiało. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Musimy uwiecznić ten moment. On przechodzi do historii. Perły Tańca 2019. Pierwszy ogólnopolski konkurs, proszę państwa, rozstrzygnięty i moc emocji. My również jesteśmy z Grzegorzem pod wielkim wrażeniem. Ja, proszę państwa, powiem, z panią Beatą Książkiewicz rozpoczynałam edukację w ogólnokształcącej szkole baletowej w Poznaniu. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym uroczym prowadzącym, pani Klaudii Carlos i panu Grzegorzowi Misztalowi. Dziękujemy. I dokończę, z panią Lilianą kończyłam Kowalską edukację w szkole baletowej i przez wiele lat pracowałam w zespole pieśni i tańca Mazowsze, to prawda. Zapraszamy państwa. Są wśród nas choreografowie, proszę pięknie ustawić państwa na scenie. Tak. Pana Witolda Zapałę prosimy tak do przodu, by był widoczny.